Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam was serdecznie. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów o właściwościach leczniczych radioli. Radiola to jest właśnie ta roślinka tutaj, która jest na tym obrazku, możecie się przyjrzeć. Ma takie żółte kwiaty, chyba charakterystyczne. I ona rośnie w górach na północnej części Europy, na wysokości mniej więcej 3000 metrów w Himalajach można ją znaleźć i również północna Europa. Ja powiem kilka słów na temat tej rośliny, ponieważ jest to roślina bardzo, bardzo zdrowa. Warto ją sobie zakupić i warto spożywać przynajmniej jedną tabletkę radioli na dzień. A szczególnie polecam ją osobom, które mają dużo stresu, mają dużo pracy umysłowej, fizycznej, są szefami firm, mają naprawdę dużą odpowiedzialność za różne sprawy. Właśnie tym osobom polecam spożywanie właśnie radioli. Jak również ludziom z wojska też polecam właśnie spożywanie radioli, jako że ta roślina po prostu uodparnia nasz organizm na wszelkiego rodzaju infekcje, zawiera dużą ilość cynku i to powoduje jakby wyciszenie zmęczenia. Jeżeli jest jakieś zmęczenie fizyczne czy umysłowe, to po prostu spożywając radiolę jakby nasz organizm odpoczywa w tym momencie. Powoduje też lepszy tranzyt w naszym organizmie, lepszy tranzyt pokarmu, który spożywamy. Przede wszystkim ja polecam ją dla osób, które mają problemy ze stresem, mają po prostu takie sytuacje stresowe w związku z pracą. No to na pewno ta roślinka wam się, drodzy kochani, przyda, że można ją zakupić w jakimkolwiek ekologicznym sklepie, prawdopodobnie też również i w Polsce. Także naprawdę warto sobie tą roślinę po prostu zakupić. Ja dodam jeszcze, że mnisi tybetańscy wyprawiali się po tą roślinę na daleką Syberię, żeby uzyskać po prostu kwiaty tej rośliny, i jak również wikingowie, którzy jeździli po wielu, wielu wyspach, podbijając niektóre kraje, również zapatrywali się w tą właśnie roślinę i spożywali właśnie tą roślinę, i ta roślina dała im olbrzymią siłę, olbrzymią energię, ponieważ ogólnie poprawia stan organizmu, tak jak fizycznie, jak również i psychicznie. Jeżeli osoba jest wycieńczona po długiej podróży, po długich podróżach morskich właśnie i spożywa właśnie tą roślinę, jakby to od razu odnawia cały system w organizmie. Ja osobiście używałem ją dosyć kilka lat temu, tą roślinę, i właśnie niedawno przypomniałem sobie o radioli i zaczynam właśnie używać jej znowu, ponieważ jest fantastyczna i no, przeczytałem kilka informacji na jej temat i to wszystko mnie skłoniło do tego, żeby po prostu tą roślinę zakupić. Chciałem wam, drodzy kochani, zaproponować też nasze produkty, naszej firmy. Energy Aron to właśnie jest podkładka na wodę. Kładąc dzbanek z wodą, z jakimkolwiek płynem na takiej podkładce, się zharmonizuje struktura danego produktu. To właśnie ta podkładka. Jak również odpromienniki Home Office, które są na zabezpieczenie waszego domu przed szkodliwym promieniowaniem od żył wodnych, od urządzeń elektromagnetycznych, czyli telewizorów, komputerów, to właśnie jest ten odpromiennik. I odpromiennik osobisty do kieszeni można nosić przy sobie, ponieważ wiele ludzi w dzisiejszych czasach ma nieciekawe wibracje, jak również wiele osób posiada obiekty elektroniczne w kieszeni. Te obiekty na nas oddziaływują, będąc w tramwaju, będąc w autobusie. To właśnie ten odpromiennik, drodzy kochani, który wam pomoże czuć się lepiej. Jak również posiadamy te małe podkładki do kieszeni, które możecie też zakupić na linkach pod naszym YouTube'em. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.